200 metrów od poznańskiego ratusza. Niewielka, zabytkowa kamieniczka opodal wejścia do kościoła farnego, słynącego ze wspaniałych organów Ladegasta. Tu mieści się od ponad 20 lat siedziba Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. Niewykluczone, że sam patron przechodził, a może przejeżdżał tędy podczas jednego z 5 pobytów w stolicy Wielkopolski. Korzenie towarzystwa sięgają roku 1885. Powstało 5 lat po śmierci Wieniawskiego pod nazwą Koło Śpiewackie Polskie. Zrazu, w czasach i na terenie zaboru pruskiego, odegrało trudną do przecenienia rolę, pielęgnując polską pieśń, muzykę, mowę. Dzisiaj skupia twórców, artystów, melomanów, ludzi, którym muzyka jest bliska. Jego prezesami byli m.in. Bolesław Dębiński, Tadeusz Szeligowski, Edward Statkiewicz, Stefan Stuligrosz, Mieczysław Dondajewski, Jadwiga Kaliszewska, a od 1997 roku Andrzej Wituski. W Polsce i na świecie Towarzystwo Wieniawskiego słynie jako organizator międzynarodowych konkursów imienia swego patrona – skrzypcowych, lutniczych i kompozytorskich. Dotychczas odbyło się 27 – 11 skrzypcowych, 9 lutniczych i 7 kompozytorskich. Także w 2 ostatnich dziedzinach cieszą się ogromnym zainteresowaniem twórców i nie mniejszą międzynarodową renomą. Od pewnego czasu Towarzystwo Wieniawskiego jest organizatorem ogólnopolskich imprez muzycznych. Tę działalność z rozmachem zapoczątkował przedwcześnie zmarły Zdzisław Dworzecki. Dzięki jego staraniom do Polski na jedyny koncert przyjechała Gustav Mahler Jugend Orchester z Claudio Abbado na czele. Tacy artyści jak Wołodos czy Wynton Marsalis, zespoły pod wodzą Filipa Herewehe czy Academy of St. Martin de Fields to goście koncertów organizowanych przez Towarzystwo. Także przed 2 laty specjalny festiwal poświęcony muzyce Arvo Pärta z udziałem kompozytora był organizowany przez Towarzystwo Wieniawskiego. Od 3 lat Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta to także kolejna impreza, którą organizujemy. Mieliśmy zaszczyt w tym roku organizować program kulturalny polskiej wystawy na Expo w Hanowerze, gdzie głównym utworem i programem był koncert związany z Henrykiem Mikołajem Góreckim i kantatą o świętym Wojciechu. Także konkursy ogólnopolskie, smyczkowe, których współorganizatorem jest Akademia Muzyczna, a więc konkursy skrzypcowe, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów są udziałem Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. Od ponad 20 lat Towarzystwo prowadzi prace badawcze nad życiem i twórczością swego patrona. Owocem pełnej pasji pracy Edmunda Grabkowskiego, nieodżałowanej pamięci długoletniego dyrektora Towarzystwa i Konkursów Wieniawskiego, jest wypełnienie wielu luk w dotychczasowej wiedzy o patronie. Kilka opracowań książkowych, liczące parę tysięcy pozycji archiwum i rozpoczęta przed 2 laty i niezmiennie kontynuowana edycja dzieł wszystkich Henryka Wieniawskiego. W 2001 roku powiększy się o kolejne pozycje.
Rok 2001 przyniesie kolejne edycje najstarszego na świecie konkursu skrzypcowego oraz jubileuszową, 10. konkursu lutników, zaliczanego też do najstarszych i najbardziej prestiżowych na świecie. Konkursu, którego twórcą i duszą był zmarły przed kilkoma laty profesor Włodzimierz Kamiński, artysta, lutnik i pedagog. Rok 2001 to wyzwanie dla naszego towarzystwa. Kilka dni temu przeglądałem pierwsze kasety przyszłych kandydatów. Jesteśmy podekscytowani, cały świat, a mam nadzieję przecież, że to jest dopiero początek. W tym roku to 10. edycja konkursu lutniczego i 12. międzynarodowego konkursu skrzypcowego. Oba są niezwykle ważne, chociaż ten drugi ma na pewno niezwykle ważną czy ważniejszą odgrywa rolę. Chciałbym, by na tych kasetach znajdowały się nazwiska późniejszych laureatów, by nawiązały do słynnych już nazwisk silnej broni naszego konkursu, a więc Jeanette Neveu, Dawida Oistracha, Henryty Mianki, Idy Händel, która była jurorem naszego konkursu, Wandy Wiłkomirskiej, Juliana Sitkowieckiego, Igora Oistracha, Charlesa Triggera, pierwszego Amerykanina, laureata, czy Jewgenii Buszkowa i myślę szeregu innych. W naszej siedzibie trwa codzienna mozolna praca. Chcemy zachować wszystko to, co było dobrodziejstwem poprzednich konkursów i wzbogacić w nowe elementy godne naszego czasu. A więc program, który będzie programem niezwykle międzynarodowym, z akcentem bardzo ładnym, a więc utworem zamówionym u Krzysztofa Meyera, z polonezami wykonywanymi z orkiestrą i jurorzy, surowi sędziowie talentów. Szlomo Mintz jako przewodniczący jurorów, Dorota Dilley, Borys Belkin, Herman Krebers czy Wanda Wiłkomirska stanowią najlepszą rekomendację tych, którzy mają być obiektywni i niezawiśli. A co my, organizatorzy? Musimy sprawić, by wszystko potoczyło się w gościnnym mieście muzykalnym na złoty medal. Jest to może łatwiejsze, aniżeli stanąć na estradzie i błyszczeć. Mniemamy, że będziemy mieli znakomitości. Jesteśmy pewni, że na scenach całego świata będzie można wysłuchiwać laureatów naszego konkursu i że będzie to najdoskonalsza jego promocja. Czekamy już z utęsknieniem na logo konkursu. Jest to fragment poloneza Wieniawskiego. Kiedy on zabrzmi, znaczy rozpoczynamy. Serdecznie zapraszamy. Przypominam, październik 2001, Polska, Poznań, aula uniwersytecka i niezwykle muzycznie wyrobiona publiczność.